Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś 5 przepisów na wykorzystanie porzeczki czerwonej. Na początek kilka informacji. Porzeczka zwyczajna, porzeczka pospolita, porzeczka czerwona, łacińska nazwa Ribes rubrum. To gatunek krzewu należący do rodziny agrestowa, pochodzi z Europy Zachodniej. Rozprzestrzenił się także w innych regionach. W Polsce gatunek uprawiany. Zastosowanie. Roślina owocowa. Jest powszechnie uprawiana w licznych odmianach na plantacjach. Daje cenne owoce. Nadaje się do spożycia na świeżo lub do przetworów, galaretek, dżemów, win i soków. Oprócz typowych dla gatunku form krzewiastych, uprawia się również formy szczepione na pniu, przeważnie na podkładce porzeczki złotej. Roślina ozdobna, sadzona w ogrodach i parkach. Jako pierwszy przepis na czerwoną porzeczkę przedstawiam lekki deser z czerwoną porzeczką. Składnik: na 3 spore deserki 250 g serka mascarpone, 200 g śmietany 30%, 4 łyżki cukru pudru, 1 łyżka soku z cytry, 80-100 g czerwonej porzeczki, 2 łyżeczki brązowego cukru, 6 ciemnych herbatników. Przygotowanie. Porzeczkę razem z cukrem podgrzewam do całkowitego rozpuszczenia się cukru. Trwa to około 5-8 minut. Cukier puder mieszam z sokiem cytrynowym. Powstały likier mieszam z serkiem mascarpone. Chłodną śmietanę ubijamy. Jak będzie już dość sztywna, dodajemy powoli serek. I teraz dopiero dokładnie ubijamy śmietanę na sztywno. Na spód każdego kucharka kruszymy jeden herbatnik. Wykładamy masę serową, na nią znów kruszymy po jednym herbatniku. Wierzch polewamy gęstym sokiem z porzeczki. Drugim przepisem będzie klasyczna konfitura z czerwonej porzeczki. Składniki: 1 kg czerwonych porzeczek oraz 1 kg cukru. Przygotowanie. Z wody i cukru przygotowuję syrop. 1 kg cukru zalewam 2 szklankami wrzątku. Mieszam i zagotowuję. Do wrzącego syropu dodaję porzeczki i gotuję na bardzo małym ogniu przez około 30 minut. W czasie gotowania usuwam powstałą na powierzchni pianę. Następnego dnia ponownie na wolnym ogniu smażę konfiturę, aż owoce staną się szkliste, lekko przezroczyste, ale pozostaną w całości. Ostudzoną przez kilka minut konfiturę z czerwonej porzeczki przelewam do słoiczku. Pasteryzuję zakręcone słoiki przez 10 minut. Trzeci przepis to racuchy z czerwoną porzeczką. Składniki: 3 szklanki mleka, 5 szklanek mąki, 2 jajka, 3 dekagramy drożdży, 5 łyżek cukru, 1 szklanka czerwonych porzeczek, olej do smażenia, cukier puder do posypania. Przygotowanie. Mleko podgrzewamy w rondelku, rozpuszczamy w nim drożdże i cukier. Dodajemy mąkę i jajka i dobrze mieszamy, odstawiamy na około pół godziny. Myjemy porzeczki, usuwamy ogonki. Po pół godzinie wsypujemy porzeczki do ciasta i dobrze mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej i dajemy na niego łyżką drewnianą ciasto i smażymy z obu stron na rumiano. Odsączamy racuchy na ręczniku papierowym. Jak racuchy przestygną, to posypujemy cukrem pudrem. Dodajemy świeże czerwone porzeczki. Przedostatni przepis to pierś z kurczaka z czerwoną porzeczką. Składniki: 2 piersi z kurczaka, 100-150 g czerwonej porzeczki, pół łyżeczki płynnego miodu, sól, pieprz, masło klarowane do smażenia, jajko, mąka, bułka tarta. Sposób przygotowania. Mięso wypłukać, wysuszyć za pomocą papierowego ręcznika i naciąć wzdłuż tak, by powstała kieszonka. Pierś posolić i popieprzyć, także wewnątrz kieszonki. Porzeczkę przełożyć do małego garnka i lekko odparować nadmiar płynu. Dodać miód i wymieszać. Troszkę nadzienia odłożyć na bok, resztą faszerować kieszonki. Rozcięcie spiąć wykałaczką. Mięso panierować w mące, jajku i bułce tartej. Smażyć na maśle na małym ogniu. Na wierzch upieczonych piersi ułożyć resztę pozostawionego nadzienia. Ostatni, piąty przepis to galaretka z czerwonej porzeczki. Składniki: 3 kg czerwonej porzeczki, 900 g cukru. Przygotowanie. Gotować umyte porzeczki przez około 30 minut, aż puszczą sok. Porzeczki przecisnąć przez sito lub prasę, tak by powstał gładki i piękny czerwony sok. Dodać cukier i trochę owoców. Gotować sok i mieszając co jakiś czas przez około 15 minut. Początkowo galaretka będzie miała płynną konsystencję. Porzeczki są bogate w pektyny, dzięki nim po ostudzeniu i wyjęciu ze słoiczków galaretka pięknie zgęstnieje.